Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale. Dawno nie było pogadanki żadnej i ogólnie jest powiedziane w ten sposób: od razu mówię, że to będzie bardziej dzisiaj vlog do posłuchania, tudzież popatrzenia się na mnie, tak co ja tu mówię. Od razu mówię w ten sposób, że ja bardzo lubię Linuxa, używam go ponad 5,5 roku. Niektórzy oskarżają mnie albo często bardzo mówią, że jestem fanboyem, że widzę tylko same pozytywy i tak dalej, tak dalej. Patrząc na moje filmy, między innymi ostatnie filmy, na no raczej się panowie albo i panie tudzież mylicie co do tej opinii. W każdym razie dzisiaj będzie jeszcze ciekawszy temat. Mianowicie mam tu dla Was zrobioną listę, zrobiłem sobie taką listę. 15 rzeczy, 15 problemów linuxowych, które myślę powodują to, iż Linux jest, no jest, jak, jest w stanie, jakim jest. Jest bardzo mały że powiem, ma bardzo mały procent rynkowy ogólnie. Po prostu zapraszam na film. Jedziemy. Pierwszy temat, czyli olbrzymi wybór. Wybór, który, o którym ja mówię bardzo często, że jest bardzo dobry. Dobrze, że mamy wybór. Jest no, kilkaset dystrybucji de facto do wyboru. To jest mega, mega plus. Tak, zaczynam od mega plusów, ale dla większości ludzi jest to ogromny, ogromny minus. Weźcie pod uwagę tak, że Świeży człowiek, przechodzący powiedzmy na Linuxa albo słyszący o Linux pierwszy raz w życiu, te burle o Linuxie to mało kto mówi, mało kto wie, wszyscy kojarzą to z super komputerami, uczelniami, wielkimi okularami itd. i fachową wiedzą sprzed kilkudziesięciu lat, którą trzeba posiadać. Jak już te osoby się zdecydują, chciałyby wejść w ten świat Linuxa, to widzą też ese distr, i po prostu, o jezu, nie, nie. Ludziom się nie chcą, nie chcą wybierać. Ludzie nie lubią wybierać mimo tego, że wybierają codziennie, praktycznie w życiu, co sekundę coś wybierają. Tak, jeżeli mają taką konkretną rzecz, no to po prostu są ugotowani, powiem to tak. I to jest pierwsza rzecz. Ja nie będę tutaj od razu mówię tego jakoś wytłumaczał, i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu wale centralnie dowody. Takie jakie ja myślę, że one są. Kolejna rzecz. Mega szybki rozwój systemu. Tak śmiejcie się, ale Linux się rozwija non stop. Codziennie wychodzą po prostu nowe, nowe wersje programów, pakietów i tak dalej tak dalej. Ktoś kto siedzi na dystrybucji typu Arch na przykład wie o tym bardzo dobrze. Dziedzinie dostaje kilkadziesiąt albo kilkaset różnych nowych pakietów. Z jednej strony jest to plus. Oczywiście, że jest to plus, bo jest tam wdrażane nowe funkcje obsługa nowego sprzętu, wchodzą w kernel, znaczy w kernelu załóżmy taki czas, tak? Wchodzą nowe wersje w programach i tym podobne rzeczy. Minus jest taki, że powodu, może to powodować ogromną, ogromną niestabilność tego całego systemu. Więc z jednej strony mamy na przykład to, że Snapdragon X, który już się pokazał, to Qualcomm pracuje już, praktycznie za chwilę będzie wdrożona obsługa wstępna tego, tego chipu, tak? Snapdragon X Elite. Intel pracuje na tą 14 czy 15 generacją swoją, też to będzie wdrożone do już praktycznie do jądra systemu, tak? Linux od dawna obsługuje Wi-Fi 7 czy innego rodzaju tego standardy czy USB 4.0, czy ja to się tam teraz nazywa, tak? Ale mimo wszystko ten szybki rozwój może powodować olbrzymie problemy. Jasne, że są dystrybucje, które są powolniejsze troszeczkę. Jeżeli ktoś powie, że Debian jest powolniejszy, tak, ale tam jest tak staro, że nowy sprzęt działać może już być problem z działaniem tego nowego sprzętu, tak. Więc a takich pośrednich to tak, tak średnio najeża. Szybkim rozwojem i w ogóle wydaniami wiąże się kolejny podpunkt. Gaming. Gaming ogólnie już nie biorę pod uwagę to, że większość klawiatur RGB nie za bardzo działa. Ustawianie myszek to jest proteza, proteza związana z, na przykład z maszyną wirtualną i e, Windowsem, bo ja tak właśnie robię a propos na przykład mojej myszki, tak, bo nie ma innego wyjścia. Jasne, że tu się system, Linux się rozbija i tak dalej, no tak dalej, ale pomijając kwestię sprzętową, gry. Gry wychodzą dość często. Nowe gry na Linuxie rzadko działają dobrze, naprawdę rzadko, żeby gry działały, wiadomo, że całą dobrą robotę odwala nam Valve, odwala ekipa Protona, Glorious Eggroll, twórcy Winnie, crossover przecież, tak, CDega cała, bo CDega odpowiada za Winnie, Winnie jest darmowe dlatego, że CDega ich sponsoruje, nie? ale w każdym razie no, gaming leży i... no nie leży i kwiczy, powiedzmy sobie to wprost kurde, tak? Już nie mówię o multiplayer, gdzie multiplayer działający to jest wow. wow. Nie ma PUBG, nie ma wielu, wielu gier. Teraz nam Lola, znaczy niektórym Lola zabrali, tak? No, no więc tu jest katastrofa, powiem to w ten sposób. Gry chodzą, jasne, że można powiedzieć, że 90% G będzie chodzić, no 80% będzie chodzić, tak? Ale jednak no są problemy i, i powoduje to to, że ludzie po prostu nie chcą przejść na Linusa, bo, bo lubią grać, kurde, bo lubią tak spędzać czas i to ich po prostu hamuje. Kolejna rzecz, że mimo szybkiego rozwoju softu, to leżymy, jeżeli chodzi o sterowniki. Ja mówię leżymy, chociaż ja nie reprezentuję społeczności Linuxowej całej, tylko siebie samego mogę reprezentować. Ale chodzi o sterowniki. Jest coraz lepiej. Jasne, jak się popatrzy 3-4 lata do tyłu, jak ja zaczynałem w 2019 roku z Linuxem, to to, o Jeżu, no było ciężko. W tej chwili jest naprawdę niebo, a ziemia. Już nie mówiąc, powiedzmy o latach 2016, 17 i tak dalej, prawda? Bo teraz jest zupełnie inny poziom. Ale jednak jest to duży, duży ciągle problem. Wiele, wielu producentów typu na przykład firm typu PreSonus prowadza to swoje studio One do Linuxa. Scarlett, chodzi tutaj o Focusrite Scarlett czyli interfejsy audio. Dali pełne wsparcie tam jednemu deweloperowi, który robi ogólnie sprzęt, to znaczy ogólnie sterowniki do ich interfejsu. Jest coraz więcej tego. Coraz bardziej się to wszystko można powiedzieć rozbija. Ale, ale no nadal jest problem. Wszystko przez to, że... Większość tych sterowników, tych technologii jest zamknięta. Producent sobie trzyma, tak jak Nvidia na przykład. Częściowo sobie otworzyła stery, ale, bo, ale tylko częściowo. Te główne rzeczy Nvidia, które są, czyli obsługa CUDA i ta lepsza obsługa ich kart graficznych, można powiedzieć, jest, są, ma, jest opatentowana, opatentowana i jest zamknięta. No nie ma się co dziwić, to jest prywatna technologia, oni na tym zarabiają grube pieniądze, tak? Więc no ten, ale. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że taki problem istnieje i niestety nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będzie to całkowicie na prostą. Kolejny, kolejny punkt będzie kontrowersyjny i to bardzo, ja to zauważyłem już jakiś czas temu, nie mówiłem o tym, e, bo nie chciałem jakiejś tam powiedzmy wojny sprowokować czy czegoś, ale to, to się musi pokazać po prostu. E, słuchajcie, chodzi o społeczność, a dokładnie chodzi o wymuszanie FOS-u. Wymuszanie free open source software. Ja sobie zdaję sprawę, że Linux jest otwartość źródłowy, że ma kod otwarty, że każdy może go zmienić i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wszystko to jest OK. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, ale pojawia się, już dawno się pojawiła, albo chyba od zawsze istniała taka. Nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chcę nikogo urazić, a chcę, chcę to po prostu powiedzieć. Nie? E, grupa ludzi, która zmusza innych do używania FOSu. Po prostu nie używaj Chrome, masz używać Firefoxa. Nie wolno cię używać Nvidia, bo Radeon jest lepszy pod Linuxem. Nie lubcie czegoś takiego, bo w ten, to nie jest promowanie Linuxa. To jest zamykanie wyboru innym użytkownikom. Nvidia, tak jak powtórzyłem już nieraz w ostatnich filmach, Nvidia działa pod Linuxem coraz lepiej, działa już praktycznie bardzo, bardzo dobrze. Są problemy pod Waylandem, ale WayLand to jest od 12 lat rozwijany protokół, który dalej jest w tragicznym stanie, są problemy ogromne z nim, tak? Owszem, działa to coraz lepiej, ale naprawdę kurde nie róbcie czegoś takiego. Bo z jednej strony chcecie promować FOS, tak, ale promo promowanie go w sposób dawania wyboru, a nie że zamykania w zameczku FOS, bo takie, taka grupa ludzi na pewno istnieje. Ja coś takiego już dawno zauważyłem, tak jak mówię, i coś takiego po prostu jest. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. To jest jedna z rzeczy, która zamiast ulepszać Linuxa, po prostu go niszczy. Punkt szósty, czyli brak softu komercyjnego wiodących firm. Chodzi oczywiście o pakiety Adobe, chodzi o pakiety do tworzenia muzyki typu Cubase, Pro Tools, chodzi o innego rodzaju oprogramowanie, na przykład do grafiki 3D, wiadomo, chodzi tutaj o autodeska, cały soft, soft image itd., itd. Tego na Linuxie nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie, no bo chodzi tu de facto o kasę, tak? Słuchajcie, ja wiem, że, że jest Renderman, że jest świetny filmik renderujący, ja wiem, że jest Blender, ja wiem, że jest wiele innego, ciekawego, bardzo softu, mocno zaawansowanego, nawet takiego, o którym żeście nigdy nie słyszeli. Polecam moje filmy, przeglądając sobie, co tam, bo tam pokazywałem parę tygodni temu, jakie oprogramowanie, powiedzmy, do grafiki 3D mamy i większość osób nawet nie słyszała o takich nazwach, że to istnieje, tak, ale Kurde, no takie oprogramowanie jak Office. Oczywiście, że tak, to, jest, to jest standard po prostu. Owszem, istnieje tam 7 czy 8 pakietów biurowych pod Linuxa. One są w większości bezpłatne, są teoretycznie kompatybilne z Linuxem, jednakże no, są problemy i to olbrzymie problemy. Głównie się promuje LibreOffice który no, ma dość średnio, bardzo średnią kompatybilność. Te programy dodatkowe, typu na przykład Only Office, typu SoftOffice czy jakieś tam, sorry mogę pomylić, tak? W każdym razie są wersje tych programów płatne i w wersji płatnej kompatybilność jest praktycznie stuprocentowa, ale no niestety kto za to zapłaci? Bo wszyscy chcą za darmo, Linux jest za darmo, tak? No więc mamy kolejną tutaj kolejny punkt, tak? Brak takiego softu. Dlaczego? Bo ludzie są wszystko w Linuxie za darmo. No to macie. Punkt siódmy. Marketing. P PR marketing. W Linuxie coś takiego nie istnieje. Po prostu nie ma. Jest niby fundacja Linuxowa, która za to teoretycznie odpowiada, ale jak możecie się przyjrzeć, ja też kiedyś mówiłem w newsach, co oni tam wyrabiają. I, i naprawdę to, to jest śmiech, bo ta fundacja w ogóle Linuxa nie promuje. Oni jadą na AI, oni jadą na jakichś Bitcoin, znaczy nie Bitcoinach, tylko na tych tych. Haszach, bit Haszach, nie wiem, ja nie znam tego tematu, tak? W każdym razie brakuje marketingu, reklam, brakuje pozytywnego mówienia o systemie Linux nie przez ludzi, bo jeżeli ja powiem komuś, że chodź zobacz sobie albo coś tam, to co ja robię na YouTubie, to też jest, to jest marketing szeptany. To nie jest to, co powinno być. Powinna być gruba kasa zainwestowana w reklamy telewizyjne, tak, w billboardy, w reklamy. W tego rodzaju rzeczy. I to nie tylko dla przedsiębiorstw, że Linux, serwery i tak dalej, ale do normalnego użytku. Możecie się śmiać, ale tak wyrósł Windows. Pamiętacie kampanię 95. Windowsa, co oni zrobili, gdzie miliony albo nawet miliardy ludzi na świecie stało przed sklepami, żeby kupić pudełko z Windowsem. Tego w Linuxie nie ma, to to po prostu jest całkowity koszmar. To, że ja czy wiele tam osób nagrywało o filmiki, fajnie, no, ale dzięki YouTube'owi to my dotrzemy do zamkniętej grupy, która w tym siedzi, do nikogo innego, jakichś rodzicom, nie wiem, przy, przy reklamach na przykład paznokci albo przy zdrowym życiu, mój film czy film kolegi czy innego, nie wiem, DistroTube albo Linux Learning TV się nie pojawi. Takie moje filmy się pojawią u kolesia, u człowieka, który siedzi w technologii i mówi o newsach, czyli w kółko zostaje to samo. To się nie roznosi na zewnątrz i to jest tragedia. PR i marketing to, to jest dramat w Linuxie. To jest kolejny, kolejny punkcik tego, że jesteśmy w lesie. Co się z tym wiąże? Punkt ósmy. Reklamy, reklama w sklepach, wyszczególnianie laptopów z Linuxem na półkach sklepowych, na jakichś billboardach i tak dalej. Linux niby jest sprzedawany w firmach typu Computronic, typu chyba Komputroniku coś tam kiedyś mówili. W Xcomie też widziałem artykuł z 10 lat temu może. A tak to wszystko jest pochowane, tak? Tego nie ma, nie mówi, nie proponuje się systemu z Linuxem. Dlaczego? No bo kto za to będzie odpowiadał za support. Co? Kupisz laptopa z Linuxem, idź pan sobie na forum. W Windowsie zawsze można zwalić, za się na infolinie Microsoftu. A że ci tam AI odpowie takie, ba, takie bazgroły, takie duperele, że zwariujesz, że pójdziesz na forum e, jakieś Linux, z e, forum Windowsowej i tam będziesz szukać pomocy. To jest inna sprawa, nie? Ale, ale to jest właśnie to. E, sprzęt z Linuxem się ukrywa. Wiadomo, że za granicą. System 76. Slim, Slimbook, chyba się ta firma nazywa, hiszpańska, AS Slimbook, tak? Jest Tuxedo, niemiecki komputer, ogromna firma. Ale to jest za mało, 3-4 producentów, a reszta się po prostu Linuxa wstydzi dawać, albo tak jak powiedziałem, boją się, bo ludzie potem uderzą do nich, panie, to nie działa, ja zapłaciłem za sprzęt, Pomyślcie, że za, za system też? Proszę mi oddać pieniądze za system. On nie wie, że Linux jest za darmo, myśli, że e, jest tak jak w Windowsie, że system jest wliczony w cenę sprzętu. To jest kolejny punkt. Punkt dziewiąty to jest to, co powiedziałem wcześniej, częściowo przynajmniej, brak wsparcia. E, wiadomo, że jeżeli nie płacisz za system, musisz polegać na e, sobie samym, na Google, na forach, na wyszukiwarkach, na reddicie i szukać tej pomocy sobie po prostu sam. Jeżeli zapłacisz za system typu serwerowy, na przykład albo coś, albo Red Hatowi, czy Suze, no to wiadomo, że wtedy dzwonisz i wymagasz itd., itd. Ale użytkownik desktopowy ma za darmo, bo Linux jest za darmo, no to musi sobie tego wsparcia szukać sam. Tak jak powiedziałem, sklep sprzedający Windowsa ma podkładkę. Proszę, tu jest telefon do Microsoftu 0800, dzwoń i weźcie od nas odwal. W przypadku Linuxa on nie może powiedzieć, bo tu nie ma telefonu do Linuxa, do pana Linusa Torvaldsa, czy do miliona programistów oprogramowania Linuxa, czy do Ubuntu: weźcie mi z tym, zróbcie tak. Dlatego ten punkt po prostu się wiąże z kolejnym. Zostaje ci pom pomoc po prostu na forach internetowych. Kolejny punkt, który się wiąże z, pod, z górnym punktem poprzednim. Słuchajcie, rozwiązywanie problemów w Linuxie. Wszyscy się boją konsoli linuxowej, tak? bo boją się w ogóle czarna magia, dramat, trzeba siedzieć i kuć jak w szkole. Ja wiem, że nie trzeba, ale, ale ludzie mają to wbite do głów, po prostu. No, no, tak, taki jest przekaz i to nie dostają. Rozwiązywanie problemów na forach równa się korzystanie z konsoli. Tego się nie da obejść. Każdy, po prostu każdy jeden post e, każe ci napisać taką, taką komendę, podaj takie, takie dane. No i jest kaplica. I co? I musisz tej konsoli w końcu użyć. Ta konsola nie gryzie. Ale ludzie tego nie mogą zrozumieć. I to jest kolejny powód. Jezu, ja muszę Linux, zacząć użyć konsoli czarnej do naprawy systemu. Nie, ja wracam na Windows'a. Po temacie. Punkt dziesiąty. Znowu będzie ostro. Słuchajcie, toksyczna społeczność Linuxowa. Ja się z tym spotkałem. W wielu, wielu przypadkach. Spotkałem się u nas na Discordzie swego czasu, gdzie zrobiłem tam porządek. Tak wiem, teraz będą komentarze i minusy, proszę bardzo, ale, ale autentycznie wielu ludzi, którzy używa Linuxa, mówi, że używa od 15, 20, 30 lat, myślą, że są, nie wiem, jakimiś nadbogami, że są geekami, że, że ten popło, który to przychodzi, ta ulica, to oni tylko im czas zabierają. Zamiast, zamiast się jakoś w miarę ogarnąć, to ludzie z tym 30-letnim stażem w Linuxie powodują, że nowi po prostu uciekają z piskiem, brzaskiem, albo muszą czytać wielkimi literami RTFM, szczególnie m.in. na Forach Archa, ale nie tylko, głównie tam, tak? I, i naprawdę społeczność Linuxowa powinna się obudzić, bo z jednej strony, ch chcą, tak, społeczność chce być otwarta na użytkowników. Chcę, żeby Linux zdobywał te procenty, żeby ci ludzie przychodzili. I to nie chodzi o marketing, bo my z tego, z tych procentów, je, my, z tych procentów nic nie ma, nic, nic. Ja nie dostaję pieniędzy za to, że ktoś zacznie Linuxa używać. No nie. Niestety nie jest tak. E, tylko chodzi o to, że takim zachowaniem, e, takim menderkowaniem takim RTFM, takim tu konsolę masz, iść do górla, to wyniszczycie ten system, którego używacie podobno 30 lat, zamiast pomóc tym nowym. Ale, no przepraszam, niektórzy mają klapki na oczach i tego po prostu nie widzą. Ja nikogo nie chcę teraz urazić, ale, ale naprawdę niektórzy się powinni zastanowić nad tym, jak podchodzą do siebie samych, jak podchodzą do innych użytkowników Linuxa, tak? Bo wielu jest tolerancyjnych, a wielu po prostu. Ale mnie koleś by straszył. Nie, to to jakaś chora sekta. Nara. No, tak po prostu jest. Punkt 11. Tu może być jeszcze grubiej. E, słuchajcie, chodzi o brak ekosystemu. Wiecie, jak wygląda ekosystem w Windowsach i w Apple? Windows to jest wiadomo. E, Windows, e, Windows, tutaj jest pakiet Microsoft Office z całym tam mailem itd. itd. OneDrive. I to wszystko jest skupione w jedno, żeby człowieka trzymać w tym, tak? Masz dokumenty, masz pocztę, masz zgrany system z tym. W Apple jak to wygląda? E, oczywiście macOS plus iPady, iPhony i to wszystko jest zgrane razem, kurde, tak? Jak wygląda sprawa w Linuxie? Nie wygląda. Tego nie ma. Tego po prostu nie ma. Owszem, niby jest KDE Connect, ale no no działa to tak średnio, bardzo średnio, poza tym to jest tylko wyłącznie KDE, nie? Nie ma takiej ogólnej, ogólnego czegoś, żeby to wszystko zebrać, tak zwaną brzydko powiedziawszy, kupę i żeby to trzymać, żeby to rozpowszechnić nawet na telefony z Androidem, bo tylko taka możliwość jest, prawda? Android jest oparty na Linuxie, na jądrze Linuxa. Dałoby się to wszystko zebrać. Zebrać to z Chromebookami, żeby jakoś to wszystko teges. No ale no niestety, Takiego ekosystemu po prostu nie ma na Linuxie. Punkt dwunasty, czyli wojna. Wojny w świecie open source, w świecie linuxowym. I głównie chodzi mi tutaj o wojnę między menedżerami pakietów, a dokładnie standardami dwoma czyli Snap i Flatpak. Jest ewidentna wojna prowadzona między Ubuntu a Red Hatem na tym polu. Pamiętacie w 2304 Ubuntu, czyli ten rok temu, gdzie Canonical zakazał instalowania, używania aplikacji Flatpak na swoich systemach wszystkich, na wszystkich smakach. Po prostu won, wynocha, nie wolno, mają być snapy. Czy coś takiego zrobił Red Hat? No nie pamiętam, żeby zabraniał. W sumie... W sumie chyba nie znaczy w Fedorze, tak? no bo mówimy tylko raczej o Fedorze, w Fedorze nikt snapów nie używa, bo ma Flatpaki, prawda? Ale taka wojenka istnieje i dla mnie to jest po prostu chore. Autentycznie to to jest, nie wiem, nie wiem co oni tym wszystkim chcą uzyskać, ale zyskują jeszcze większy podział niż jest po prostu. Zamiast zrobić jeden standard otwarty, tak, połączyć dobro Snapa, bo podobno takie jest, z dobrem Flatpaka bo taki jest, i zrobić jedną rzecz, którą używają obie firmy, obie się do tego dorzucają, programistami, kasą, czymkolwiek, i zrobić coś naprawdę, wow, po prostu na, na wzór exe, kurde, tak dokładnie, klikasz i masz, Flat, flatpak jest prawie dobry, kurde, no są problemy, bo są, nie, ale, ale, kurde, ta wojenka to do niczego dobrego po prostu nie doprowadzi. Punkt 13. Tutaj znowu jest to połączone z punktem 12. Brak wspólnej pracy de wielu deweloperów, którzy pracują nad danymi projektami. Y Open source, każdy może robić co chce, jest kod źródłowy, jeden może skopiować od drugiego, rozbijać tylko swój fork. Oczywiście na licencji i tam wpisując, że poprzednio zrobił coś tam, coś tam, nie. E, tutaj jeden z widzów mi kiedyś poddał coś takiego, taki komentarz, nie pamiętam już, ale pozdrawiam cię panie kolego, ty będziesz wiedział o co chodzi. E, właśnie powiedział takie rzeczy. Dlaczego ci deweloperzy, każdy robi sobie, tak, ja sobie lepiej tutaj, ja sobie lepiej tutaj. I robią czasami sobie konkurencję, zupełnie niepotrzebnie. Zamiast zebrać się w jakiś większy projekt, zgadać i yy, jeżeli robię, nie wiem, 10 pluginów do tego, ja robię 10 pluginów do tego, to zróbcie to razem. Pewnie, że to trochę umniejszy, no bo ja tam może mnie wyszczególnią w nazwach, a tak ja powiem, że to jest mój program i moje pomysły i moje to i moje tamto. Yy, tylko znowu, to powoduje rozwałkę, masakrystyczną rozwałkę, rozdrobnienie tego wszystkiego i to, że dane projekty umierają po prostu, bo deweloper sam to rozwija. On chce, on w ogóle, ale on już nie ma siły, nie ma funduszy, bo nikt mu nie pomaga finansowo, nie, nie dotuje tego projektu po prostu i gość już nie wyrabia i odpada po prostu albo kończy się tak jak afera XZ, gdzie do zmęczonego opiekuna XZ Przyszła, przyszedł ktoś, no i zrobili taki, że się w głowie po prostu nie mieści, tak? Aferę XZ możecie na moim kanale sobie posłuchać, jak to wygląda. To było ze dwa miesiące temu chyba, tak? E, gdzie wyszło na to, tak jak powiedziałem, że deweloper był zmęczony, potrzebował pomocy. E, wsadzili mu szczurka, tak? Szczura, który tam drapał, no i wytrapał, no. Tak to właśnie wygląda. Zamiast ta ekipa, powiedzmy, zebrać się razem troszeczkę bardziej komunikować, rozmawiać ze sobą, tworzyć coś wspólnie, to każdy sobie, no to jak każdy sobie, to potem jest jak jest. Punkt czternasty, Microsoft love Linux, tak podobno mówią. No dużo instancji chmurowych Microsoftu opiera się przecież na Linuxie. Oni mają też bardzo duży wkład w system D, czy rozwijają ten swój WSL w Windowsie, tak, e, i tym podobne rzeczy. A tak naprawdę, Microsoft piękny nam utrudnia życie i to bardzo, bardzo, bardzo. Jak? Problemami z Dual Bootem m.in. No bo jak wiadomo, jeżeli ktoś chce, chciałby sobie używać na żywym sprzęcie, bo nie chce używać na maszynie wirtualnej, bo, bo coś tam, tak, bo woli na żywym sprzęcie tego Linuxa przetestować, robi tak zwanego Dual Boot'a, no i niestety pojawia się pewien problem Raz z, z tak zwanym Secure Bootem. Czyli zabezpieczeniem Windowsa tak, przed czymś tam i czymś tam, czymś tam. E, niestety w Linuxie dalej to powoduje problemy. E, głównie z zastrzeżonymi sterownikami, m.in. Broadcoma, Nvidia, i wieloma innymi. Jasne, że to coraz lepiej jest opracowywane w Linuxie, ale dalej problem jednak istnieje. Tak? E, druga rzecz, tak zwany Fastboot. E, szybkie uruchamianie w Windowsie to jest funkcja która niby pozwala Windowsowi stać 3-4 sekundy, ale w Linuxie są mega problemy z tego powodu na dualbucie. Kolejna rzecz, aktualizacje Windowsa, które usuwają po prostu, e, robią bałagan z grubem Linuxowym, go rozwalają po prostu i jest ma masakra. E, kolejna rzecz, że Linux sam sobie podkopał dołek i to strasznie sobie podkopał około rok temu, e, zrobił to bodajże Debian chyba pierwszy albo Ubuntu, wyłączając OS Prober. OS Prober to jest program to jest skrypt, który wykrywał inne systemy operacyjne w danym komputerze. Było coś takiego, prawda? Ale to wyłączono ze względów bezpieczeństwa. No i teraz jak macie dual boota, czasami chcecie zainstalować sobie jakiś system, to ten system zainstalowany nie wykrywa Windowsa i zaczyna się bałagan stulecia. Przez to może się rozsypać grup, rozsypać się. Yy, Uruchomienie Windowsa, między innymi też, i wiele, wiele innych problemów z tego wynika, i wszystko w ramach bezpieczeństwa, o którym nikt de facto nie wie, tak? No, wyłączenie OS Probera to to. No, sam sobie po prostu programiści Linuxa zrobili problem. No. I punkt chyba 15 albo 16. Brak wsparcia projektów open source przez użytkowników. Wszystko macie za darmo. Bo Linux jest za darmo. Ja już robiłem na ten temat film. Mało tam osób go obejrzało niestety, a bardzo szkoda, bo to jest bardzo ważny temat. Słuchajcie, bez waszej kasy, bez waszego otwartego portfela dla różnego rodzaju projektów open source, czy dystrybucji programów, czy osób, które tworzą content. Ja nie mówię tylko o YouTubie, ja mówię przede wszystkim o, o tych programach, które wyużywanie się na co dzień, czy Thunderbirdy, czy innego rodzaju rzeczy oni nie zawsze mają wsparcie od dużych firm. Thunderbird akurat chyba ma, ale mu wszystko warto, się tam parę złotych do nich dorzucić. Ja mówię o małych projektach typu NeoFetch, typu Natron, typu Olive, które, no, gimp, kurde, ludzie, podstawa przecież, tak? Bez tych paru złotych, ja nie mówię, że macie dawać pół swojej wypłaty na open source, bo tak trzeba, nie. Wszystko zależy od was, od, od ciebie, dobry człowieku, naprawdę tylko od ciebie. Jeżeli też kolejny raz mówię w kółko to samo. Jeżeli 100 użytkowników rzuci po 10 zł, to już jest 1000 zł miesięcznie po prostu. Znowu jest kwestia tego co powiedziałem o propos zgrania społeczności. Społeczność nie jest zgrana. Linuxowa, ani deweloperska, ani community, niby razem coś tam, ten, a tak naprawdę to, nie, to, to nie. Poza tym, tak na podsumowanie, autentyczne, bo nie chcę już mi się o tym dłużej mówić. Linux jest za darmo. Nie, nie jest za darmo. Bez Was Linux w końcu przestanie po prostu istnieć, albo niektóre jego projekty, bez Waszej pomocy. Wszystko. Słuchajcie, kończymy temat, to widzę mi się laptop, kurde, nawet wyłączył tegę e, taka lista, taka lista 15 albo 16 punktów, e, które ja uważ, uważam za bardzo ważne. E, zdaję sobie oczywiście sprawę, że ten film będzie miał mało wyświetleń jak zawsze, nie pobiję e, wyświetleń typu Windows 10, Windows 11, LTSC, które ma tam chyba 50 tysięcy już wyświetleń, a ja bym wolał, żeby ten film, dokładnie ten film, i wcześniejszy film, który też robiłem, 10 przykazań linuksiarza, żeby one miały po 50 tysięcy wyświetleń, bo to są rzeczy najważniejsze po prostu. Ja mówię o rzeczach, które są poważne, które są ważne dla pingwina. Wyszczególnianie jego błędów jak najbardziej jest na plus. Pokazywanie tego, że dane distro, które ja załóżmy wam pokazywałem jakiś czas temu, jest niewiele warte, jest rozsypane no to też warto to pokazać, tego nie można ukrywać. Nie można mówić, że każdy Linux jest AVSOM, jak to na angielskich kanałach, wszystko jest AVSOM, Ubuntu jest AVSOM i w ogóle jest AVSOM. Nie, nie jest. Mówi się o problemach, że są takie i takie. Bez mówienia, bez rozwiązywania tych problemów, nic z tego po prostu nie będzie, tak? Zresztą nie same, nie same problemy, no chodzi o, o marketing, chodzi o całą resztę. E, takie kanaliki jak moje to se mogą mówić do was i to, to nic nie zmienia autentycznie, może tam parę osób, coś tam ten, ale, ale tak to ludzie mają to wszystko gdzieś, powiem to tak, szkoda. E, szkoda, że nie docieramy do, do większej ilości ludzi naprawdę z konkretnymi rzeczami. A, a naprawdę przydałoby się mówić, żeby dotarło to do górnych firm do nie wiem, do, do Linux Polska. Chociaż Linux Polska to ma akurat gdzieś, bo oni siedzą w tych, Oni siedzą w grubej kasie, w grubych firmach i nie, nie zajmują się desktopem, nie? No tego właśnie nie ma, no, no tego właśnie nie ma. Jest Linda, fundacja Linuxa, która się zajmuje... Jak to się nazywa? Bit, BitChainem? Nie, nie wiem. No jest koszmar, no jest źle, jest naprawdę źle. Mam nadzieję, że ten film, nie wiem co ten film spowoduje. Raczej nic nie zmieni, nie? On mówi o problemach, bo takie problemy ja uważam. Wiadomo, że problemów może być zupełnie jeszcze więcej niż, niż te 15. To jest, takie, to jest takie minimalne minimum, bym powiedział, tak? No i, i, i tyle. No. Czy ten film coś zmieni? Nie. Ten film nic nie zmieni. A szkoda, naprawdę szkoda. Dzięki za wszystko, dobrze ludzie. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam, Bartek. Cześć.